Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 27 marzec 2012. Dzisiaj kilka słów na temat nadzieje i niepokoje zmian. Kiedy zbliżają się zmiany, kiedy zaczynamy robić coś po nowemu, prawda, coś inaczej, wiąże się z tym zawsze bardzo dużo nadziei. Oczywiście wierzymy, że ta poprawka, korekta, ta zmiana przyniesie dużo, dużo dobrego, ale równocześnie pojawia się gdzieś niepokój, prawda? To znaczy, kiedy zachodzi zmiana, pojawia się też taki niepokój typu, no w sumie, no na pewno będzie lepiej, na pewno zmiana wniesie bardzo dużo świeżości, będzie coś robione po nowemu, będzie no dostosowane bardziej do czasów, w których żyjemy. Ale z drugiej strony zawsze jest ten niepokój zmiany. No bo gdzieś ta druga strona naszego umysłu mówi, no ale przecież nie było tak źle. Przecież w sumie rozwijało się, szło do przodu. Może nie powinniśmy zmieniać i tak dalej. Ta walka w głowie zawsze się toczy. Oczywiście najważniejsze, żeby wygrywał rozsądek. Czyli ta równowaga między tą nadzieją, tym pozytywnym nastawieniem, a tym tą częścią hamulcową, nazwijmy to, że była właściwej równowadze, bo zmiany oczywiście zawsze są konieczne i zmiany wnoszą dużo, dużo, dużo dobrego w naszym życiu. Zmiany na dobre, prawda, in plus, zmiany wynikające z rozwoju, ale równolegle potrzebujemy jakby trzeźwo wszystko obserwować, widzieć, jak wszystko funkcjonuje, jak wszystko się rozwija i wprowadzać systematycznie korekty. Także może tyle w tym temacie ważnym, a ten temat akurat dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest wtorek, dzisiaj mamy pierwsze spotkanie w ogóle w całej Polsce, spotkanie pod nazwą Wieczór z Bioaktywnością. Dzisiaj w Gorzowie Wielkopolskim. Może stąd ten temat taki i nadziei, i lekkiego niepokoju, prawda? Ale to chyba prawidłowo tak powinno być. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!